Witam, mówi Kakin. Zapraszam do obejrzenia następnego odcinka Minecrafta Video Kakin. Dziś pokażę wam mój save. DJ Joker. Znaczy nie DJ Joker, tylko to jest mój śrubka mojego save'a DJ Jokera. O. W tym domku nie zmieniło się nic. Zepsułem dywan. Zrobiłem coś jakby takie łóżko. Czasami w nim nawet śpię. No dobrze, tutaj nie ma nic raczej ciekawego, nie zajmowałem się z tym tutaj. Tutaj nos. Nie wiem, wiesz czego, Piper. Sam się kiedyś bawiłem. Nie wiem, czy mi się nudziło, czy mnie odbijało po prostu. Muszę to naprawić. Wierzę. Zmieni się też coś zmieniło. Na mnie tutaj jest jeden papier wody. Z bardzo ciekawej historii. Wydaje mi się, że kiedyś szukałem obsydianu, żeby zbudować sobie portal do Netheru. No i zdobyłem go w kopalni DJ-a, taki dumny, że wreszcie go mam. Chodzę na portal w wieżę, mówię sobie, pogodam sobie widoki, a potem pójdę sobie zbudować portal. To mi było za nisko, idę wyżej. I wpadłem do tego, dokładnie miałem go na tyle przedmiotu. Musiałem to jakoś zalać wodą, żeby się uratować. Tak, jestem głupi. Ale dobra. To jest takie coś... Pokażę. Ja bynajmniej w moim save'ie dałem coś takiego jakby typu escape, ale nie escape. Może komuś dam mojego save'a kiedyś, to on sobie odkryje te moje tajemnice. Kurde no. Pić. Żałuję, że tego nie ma problemu. Odkryję sobie te moje tajemnice, a te tajemnice kryją skarby. Tak, więc robią to jakby zagadki, czy tam tabliczki do wyszczenia w różnych miejscach poukrywane. Pozostałe już po tych, co przybyli przed nami. No dzięki. A to miało takie być. I przechodzimy do rzeczy, które bardziej powinny was interesować. Wydajnie. I co mam na mój save? Mój save jest okropnie niedorobiony. Okropnie niedbały. Okropnie... Jest w nim dużo cobblestone. Okropnie dużo cobblestone. Kocham cobblestone. Teraz nic jeszcze tak niezbyt. Ale tak go kochałem i kocham dalej. Zanim nie wiem co budowałem, też mi obijało. Minecraft często obijało, po prostu nie zdobyłem. Jak na napisy. A to dobrze, pokażę wam napisy. Nie będę z tego tego. Nie mam za bardzo tutaj zbroi. Dawno tutaj grałem. W ogóle ja dopiero co wróciłem z tego, z moich wakacji kuzyna. Pooglądajcie sobie. Bo zbudowałem porta. To fajnie wygląda, tak przynajmniej mi się podoba. Tak. Tutaj tyle, a ławy zgasiłem. A tak ładnie, żeby wyglądało. Myślę, że to jest ciekawy. Nie miał robić dużo rzeczy. Jest niedopracowany, ale to jest moje. Coś dużo mojego. To by mi naprawdę parę fajnych rzeczy i warto byłoby je pokazać. To jest szklarnia, to jest taki fajny budowany wodospad, pokażę wam. To jest... Znaczy miało być mój dom, ale nie wyszło. Chociaż... Patrzmy. Sami zobaczycie, że mi nie wyszło. Ojej, ojej. Ojojojojoj. Idziemy. Wybawić sobie takie skoki wiary, jak wygrałacy na robię co chodzi. Co mi takich dużo rzeczy, że można skakać sobie do wody. Tam też jest jakaś tabliczka, ale... To nie jest ważne. No, to miał być mój dom. Wyszło jak wyszło. O, to jest tabliczka. Kurczę, zapomniałem o tym. A rzeczywiście coś tam niszczyłem, ale... przez przypadek. To tam jest zwierzę na górę, niezbyt ciekawe. Ha, no to co, no to jest żyp. Kiedyś skoczyłem na to szklanę i się zabiłem. Myślałem, że się nie zabiję. Tutaj jest moja... szklarnia, mała, ale jest.
Udało mi się. Muszę tylko zrobić jakieś do niej wejście z lądu, bo nie ma. Chciałem tutaj posadzić kiedyś drzewo. To nie chciało rosnąć. A, szkoda, bo fajnie by rosło. Wyobrażacie sobie, ale by było super. Dobra. Idziemy dalej. Skoczyliśmy do wody, żeby z niej wyjść, musimy iść po prowizorycznych schodkach. Dobra, że jest zbudowany. Też nie zbyt sam dokładnie. Tak. Dobrze pamiętam. To jest jedna z rzeczy, której mi właśnie nie wyszło. Ja mi budowałem od tego końca i od tego końca ten most. Bo wcześniej go nie było. Pokażę wam Jaśka save'a, jak to akurat kiedyś wyglądała. Zobaczycie sobie, jak ją ubudowałem. Rzeczywiście to nie było takie proste. Zbudowałem z tej strony i z tej. I źle było. Kurde, taki fajny. Już nie chciałem się tego wyprawiać. Tam jest baszczka sobie na górze. Wejście do mojej złej... złego zamku. Ho, 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 ho. Ale dobra. Bezczułość. Mój sejf kiedyś wyglądał lepiej, ale postanowiłem, że go będę dopieszczał. No cóż. Każdy tak robi. Trochę mi poodwalało. I porobił parę głupich rzeczy. Ale na ktoś z niego coś tam zostało. Właśnie ma rzeczy, które następnie mi się nie udało. To jest to. Ochoj, że to jest Netherlack. A tylko teraz zrozumiałem. Tak fajnie to wyglądało bez Netherlacka, ale to zepsułem, no przepraszam. No, zepsułem. No. I krzyż. I spod krzyża życia była woda. Jedna z rzeczy, które uważam, że mi się udało. Były takie pierdziołki, wiecie, natura. A to jest fajne. Widać wodospad, to jest płynie. To lawa, to jest woda. Nie się będę, prawda? To jest dalszy poziom. Kiedyś to było inaczej, ale woda lawy było niemożliwe, żeby było tak, jak było. Więc to lawa dopiero mi przyjechać. A tak to było. Czyli takie to jest jakby... to ja powinienem to budować szkłem, za bardzo nie wiem, czemu tak nie zrobiłem. Pewnie nie miałem czasu. Lubię to miejsce. Tam jest jeszcze chyba stopień do dołu, żebym mógł to obudować, ale... nawet chyba to obudowałem. Nie pamiętam. Obudowałem to bardziej do dołu. Gdzieś to powinien... nie, obudowałem to bardziej do dołu. Tylko... dziwne. Zapomniałem o tym się. A nie, nie obudowałem bardziej do dołu. Udawałem się. Dobra, nieważne. Idziemy. To. Też taki mój. Idziemy dalej. Ten zamek ma nazwę. To jest mój zamek. Zamek Bytaki. On jest moim zdaniem tak... znaczy, budzi we mnie sentyment, bo jak go budowałem na hardzie. Kiedyś byłem na tyle głupi, że nie wiedziałem, co to pismo. Kam ogólnie raz miałem te podporki, raz ich nie miałem. Potem uznałem, że na hardzie to będzie hardcore. I na pewno grałem. O kurczę, to logi. I właśnie, ten zamek zbudowałem na hardzie. Są tak zbudowane, żeby pająki tam nie właściwie, żeby mnie wkurzały. To czas o piesek. No i znowu coś się drzewo. Wcześniej nachylił mojego domu w innym miejscu. Potem nagle się gdzieś tam mnie teleportowało. O, następny najlepszy skok wiary. Musiałem go wydłużać, bo spadałem do lawy. Dobra. To jest mi zamek. Potem na tyle przybili, boję się tej muchy, szukaj. No, ten dźwięk zawsze mnie przeraża. Tutaj nic nie ma, bo jakie jest skrzynia, tutaj workbench. I piesek z pokazu do mojej kości. Nie jest fajny, ale... no nie jest fajny. Marałem go jak tylko się da. Kościoły to nie jest moja partia. Po prostu nie wiem, jak mogę tak wywalić ten cmentarz, wydając tutaj obys. Po prostu nie wiem, no... nie mogę głupi fespans. Pokażę moje organy. To są bardzo... no, właśnie. To jest mój kościół. Idziemy dalej. Na chwilę poczekaj, bo mam kolejkę, ona was trochę nas zażenować. Ale tutaj nie wiedziałem, jaką budować. Jeszcze coś, co pokażę.
A to jest jak prawdziwy zamek. Mury z blankami. Baszty, tylko dwie, nie ma być jeszcze trzecie, ale nie ma. Baszty są dwie, no jak pamiętam jest taka chudsza, to chyba ta i trochę wyższa, to jest taka grubsza. O, wiem, się podoba. Mury też są fajne. Fajnie się jeszcze raz nie do zębiaków. Z łuku oczywiście. Idziemy dalej. Tutaj takie przedłużenie murów. Miał być do oka tej góry. Wiecie co, całą górę miał obejmować, ale dałem sobie z tym spokój. To dużo roboty. Ja to bo zdecydowanie nawet tym gaszeniem mniej. A to jest budowane. To jest mega medytacji, to nie wiem co to jest, ale fajnie świetne. Tylko żeby nie spadł, nie spadł. To my sobie zrobiłem coś takiego. I to fajnie świetnie było stąd. To jest kolejka, głupia kolejka. Nie przyznaję się do niej, za chwilę będą znowu pewnie komedia. No dobra. O, ja mam płytę? Co zrobię? Nie będę wam teraz puszczał muzyki. Nie będę. Nie. Piecyki, może coś w nich jest. Powinno być szkło, ale nie wyciągnąłem. Moja malutka biblioteczka. Brakuje w niej trzech. Po prostu dawno jej nie grałem. Magazyn jest bardzo mały. Znaczy, to nie jest magazyn. No co to jest? Diamentów miałem dużo, ale zbudowałem sobie bardzo dużo. Ogień? Aha, nie gram na cicie, ale jakby ktoś kojarzył, jest taki mod Kiratures. Chyba tak. Ten mod dodaje nowe zwierzaczki i potworki. Z jednego właśnie z potworków wypada ogień, z tego można mieć sobie zbroję. Niestety nie wypadł tylko jeden. Kościół jest dość ciekawy z zewnątrz. Ach, ciekawy. Tylko chciałem go uratować. Przynajmniej da się wejść na górę. No dobra, idziemy dalej. Pokażę wam drugi zamek, bo mam taki drugi zamek. O tak. Mam, właśnie do niego będzie kolejka. To jest taka przez duża kopalnia. Aha, no tak. Wracamy się. Miał pokazać mój cud techniki, moją kopalnię. Jak widzicie, mówię praktycznie wszystko z cobblestone'a. Myślę, że zapewne skąd ty kurczę gdzieś na to kamień? Na pewno z jakimś cheatem, no. Jak nic. A tu nie. Ciężka praca. Rzecz nie połowa mojego życia to jest kopalnia. Wiecie, mi cały czas wyrównało tego? To by dostało wyrównało. Widzicie. Że mi się to chciało robić. Idziemy do mojej kopalni. Dość też niekonwencjonalny sposób. Ale nie wiem, czy zauważyliście taki mój pomysł na oświetlenie. Przyzwyczajamy się do niego. I tutaj to miał być na początku właśnie kościół. I fajnie w skałach budowany, no ale... Nie ma jak głowy na kościoły. Schodźmy na dół. Mi w kopalniach najbardziej chodziło o kamień i o diament. Więc... Kopałem skały i kopanie głupi. Sami zobaczycie niesamowite jaskinie, które ja sam wykopałem. I co też znalazłem, bo kopalnia rozszerza mi się praktycznie na całą mapę. No kurczę, tak. No cóż. No i to jest właśnie moja kopalnia. Tam gdzieś idą. To wykopałem sam. Tak, to na górze, to tutaj, to dziurę. Tam też coś jest, widzę. Ten, o, to też. Kopałem sam. Tak, jakie trzy paski. To. Ogromne. To jest ogromne. To można kiedyś coś zbudować, ale nie tyle mi się chce. Czy tu mam? Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, cztery. Ujdzie, pośli jest to ogromne. Przepraszam. Jeśli mi się bekło, czy słychać? Miałbym pomóczki. To nie sam to znalazłem. Ale to już sam. To chyba sam. Sam. To
z napisu, bo nie jest to zwykle wyposażony. To już znalazłem. I tak dalej kopałem. O tak. O tak. No cóż. Powtarzam, że mi się chciało. A więc ogólnie, a sam ogólnie miałem chyba 34 elementy, ale na tym modzie mod Creatures, który sobie chyba zainstaluję dość niedługo, wiem jakby to powiedzieć nocne polowania. Przez chwilę zdawało mi się, że ta skała wygląda jak brama albo kościotrup. To już znalazłem, to sam kopant, ale tutaj znalazłem coś ogromnego. Jest przeogromna jaskinia. Już niestety cała zbadała. Nie zbudowało tam diamentów. Jeśli mam się chwalić diamentami, to się pochwalę, miałem około 34. A nie mam zbyt diamentowy. No kurczę, nie pamiętam co się stało nawet z tymi diamentami. Pas na górę. Zapędzi jeszcze one są. Nie są zbyt ciekawe, mówię, zmierdały. Powiem to tak nawet, że on wymaga takiej kobiecej ręki, żeby pracować z tymi detalami, szczegółami. Że po prostu umiałem. Tam liczy się tu masówka. Żeby zbierać coś dużego. Nie budowałem, budowałem co chciałem. Budowałem. Już wstał taki solidny dzień. Coś tu było, ale pewnie. Tutaj też coś miało być, to tak nie miało być, ale mówię, masówka idzie do przodu. Więc pokażę wam coś, czego nie skończyłem, bo mam zamiar skończyć. Ta budowa, czy budowla, którą pokażę wam za chwilę, po przejechaniu się moją magiczną kolejką, którą chyba umrzecie ze śmiechu. Ona jest taka niedopracowana, a nie mam czasu jej dopracować nigdy, bo estetycznie nie ma w domu. I się uśmiejecie normalnie, uśmiejecie. Znaczy może nie jestem w domu, ale jak jestem w domu, to coś tam muszę robić. Albo nagrywam coś, albo jestem na tym swoim nowym save'ie. I tak zapominam o tym. O! Idziemy do tego. Tutaj też miał coś być i jest. Ja to nazywam porąbaną rzeczką. Znaczy nie rzeczką, tylko stawem, jeziorkiem, coś tam z tym. A teraz będziecie gdzieś śmiać, niebogłosy ludzie. Gdzie kolejka? Gdzie mogą mi? Ej, no kurde, gdzie jest... Ja nie mogę nowego nika. Już kurde, nie cię zabijaj. Nie będę tyle w odciągnięcia. Nie będzie gdzieś tam pośrodku jest, no kurde. No co, gdzie jest wagonik? No dobra, robię cięcie i będę zrobić wagonik i... To ja! No, w ogóle właśnie jadę w deszczu. A dobra. Mniejsza z tym. Jeszcze trochę robimy nagi. Ale patrzcie, znaczy podziwiajcie, bo zbudowałem. A zbudowałem to. A wieża kosztowała mnie cholernie dużo pracy. Cholernie dużo pracy. To też kosztowało mnie cholernie dużo pracy. W ogóle to wszystko kosztowało mnie cholernie dużo pracy. Teraz tak, o, pękajcie w uśmiechu. No, pękajcie. Nie wiedziałem, że to można zrobić jakieś guziczki lub coś w tym stylu, no. Kurde, jak to patrzę na zwykłego, to myślę sobie, kurde, kakim, jakim filmem, znaczy... No nie kakim, ale... No, jakim ja byłem debilem. Zbudować coś takiego, no szkurde, no. No, no. Kurde. Ale ja próbowałem tylko takiego, żeby to szybko się dostawać. To się zwie alamut. Duże nie. Jest to jeszcze skończone, ale na pewno kiedyś będzie. Kiedyś tam. Moje pole. Uwadniłe. Dynie. Tam grzybki. Tam pod spodem. Weźmy sobie tutaj coś. Przycinać coś takiego. Tutaj wiecie, ja lubię takie lawa, tutaj woda kosiele. Więc budowałem coś w stylu. Tak widzicie, to już trochę inaczej budowałem. Już pojawiły się pobloki. I tutaj mamy szkło. Tam brakuje mi jednego blogu stołu. Kurczę, jak mi go brakuje. Ech.
czemu to się nazywa Alamut? Bo to się nazywa system, a my przez Wikipedię, co to był Alamut, to zrozumiecie, no tam pijałem takie klimaty. Też asesyna trochę, też ases nie był mafia, ale to nieistotne. To też ma być takim niczym z mafii, a potem jeszcze uderzyłem. Tutaj mają być półki z książkami, wiesz, jak mafia by wchodziło się do góry, jak ktoś grał. Tutaj ma być pracownia Amuali, znaczy tutaj ma być pracownia Amuali, a tutaj Amuali miał takie okienko, się rozgląda i w ogóle. To będzie miał być taki duży pokoik. Szkoła, nad nami wieża. Ale właśnie idziemy na tą górną część, bo ona jest dosyć ciekawa. To nie jest skończone, bo to zajmie dużo czasu. Nawet trzeba bardzo dużo kamienia, chęci, których nie jest, to zaczyna brakować. Maszka, tutaj też maszka. I wszędzie maszki. Do góry. Ten drugi poziom maszki. Tutaj do góry. I to jest ogromny plac. Tutaj już zaczęłam robić górne mury. Nie skończyłem ich niestety robić, z braku czasu. Do góry. Albo nie, pokażę wam wszystkie wieże, na jednej wieży. I wiecie, maszty, takie tam klimaty. O, jakie kwiaty, jakie to słodkie. Odbijanie. Mówię za szybko i mówię niewyraźnie. Kurde, muszę się tego uczyć. Tak jak mówię, mury. To już nie są jeszcze skończone. I wieża. Tą wieżę robiłem cholernie dużo czasu. Jak mówię cholernie dużo czasu, robiłem naprawdę cholernie dużo czasu. I nie ze tego względu, że ona jest zbytnio taka wysoka. Ona jest udana na maksymalny poziom, ale nieważne co jest u góry, tylko ważne co jest u dołu. Udałem góry dla osób, wiecie, w nocy takie klimaty. No co idzie? Już kurczę. Ale co na dole? Otóż ta wieża, znaczy ta wieża, ten, no ta wieża jest aż zbudowana do admin bloka. To jest jakieś 127 poziomów w dół. No, to ja to jeszcze budowałem na górze, ludzie. Budowałem to na poziomie 0, czy gdzieś koło wody, lub tam na dole. A to budowałem na górze. To wyrobiłem tak cholernie dużo czasu. No tutaj nie ma nic ciekawego. Kiedyś ma być coś w typie właśnie lochów, ale to kiedyś. Następna wieża, bo to jest science fiction. To miało tak być takie schodki i wrażenie, że można spać i można. To jest taki stary ogólnie. Tutaj też można wpaść. No takiego. To sprytnie. I coś fajnego, coś awesome. Z tej wieży, z tej u góry, to praktycznie zapomniałem pokazać, widać wszystkie wieże. To są tak fajnie, świetnie pochodniami. Plus tego muru. Tutaj ma być mi postać jeszcze jedna wieża. I około tego muru. Ma być rasowy zamek. To też takie wejście. Ma być rasowy zamek. To ma być po prostu taki zamek do zdobycia. To ma być mój alamet. Mam nadzieję, że wam się rozpadła, choć może jakaś część. No, przepraszam. Tym razem kiełbaska. Mam kiedy ja wiem kiełbaskę, bo chyba nie dzisiaj. Tutaj muszę też pracować na wejście, bo niezbyt jest ono przemyślane do tego. Widzicie, bo taki następny ma szybki. Jest ona też dość taka sprytna. Ma sobie taką mini wieżę, którą mi się, nie wiem, czemu mi się podoba. No, tej wieży nie byliśmy, ale chyba nie będziemy na każdej wieży. Ale ma to do siebie, że można wejść też od strony murów. Od strony zewnętrznej, a nie wewnętrznej. Ale od wewnętrznej też można. Coś tak chcę nam jeszcze powiedzieć. Mamy suba. Kurczę, dwa suby. Jeden mój, jeden jakoś typa. Ale ja się chyba nie cieszę. I mamy chyba 400 świetny... 400 świetny ogólnie. No kurczę, no ileś to tam jest. Może nie zbyt na filmik, ale coś tam to jest. Ja się swoim filmikiem, swoim światem, 50 minut, kurczę. Ale mi to wyszło. Aha, witam. Tutaj też takie sprawy wejście na tym. Czyżbym miał już pokazać wszystko? No chyba ta... burza. Burza tutaj w Minecraftie. To jest kurczę właśnie mój świat.
niezbyt ciekawy, niezbyt szykowy, ale mój, to najważniejsze. Sam gość, no może trochę właśnie nie zawręcza to, że on jest trochę GJ Jokera. Trafię do wody, zawręcza, że on jednak jest GJ Jokera i to mnie trochę demotywuje do kończenia tego Alamuta. No kurczę, lagienko, nie co pan. A bardzo chcę dokończyć ten Alamut, bo wydaje mi się, że on będzie naprawdę ciekawym przedsięwzięciem. Jest dość duży. Nie wiem, jeszcze mamy spoko. Tu ma być brama użyta, użyte mają być w tej bramie tłoki. Nie wiem, jak się za to zabrać. Wiem, że potrzebne są tłoki z... Ty wiecie, co te slimy dają. Ach, nie pamiętam nazwy. Te tłoki, co utrzymują to, co tu ciągnie do przodu. Ach, no po prostu takie źle. To są wórki. Tak mówię, wierzę, o, jednak będzie to cholernie słaby. Oj, tam są dopiero. Kurczę. No cóż, dobra. Zanim ja to swoje. Trafię. Muszę zrobić pilk. Dobra, jestem. Przy okazji liczę jestem na górze. A jest ten mikrofon. Dobra. I to już chyba jest koniec tego odcinka. Pokazałem pewnego save'a. Nie jest to zbyt atrakcyjny, ciekawy. Tam zawsze coś, no nie. Coś dużego, coś fajnego, coś z kamienia. Zapraszam do oglądania. Zapraszam do komentowania. Zapraszam do subskrybowania. Chciałem, żeby to jeszcze pisko wyglądało przy zachodzie słońca albo wschodzie. Ale nie, niestety Minecraft jak zawsze da mi coś innego fajnego. No to co? Żegnam się z wami. Cześć. Cześć. Z małym zakończeniem. Żegnam się. Cześć!